nie dam sobie pluć w twarz. I tak już jestem w stanie wiele znieść. To nie miałeś żadnych takich przykrych sytuacji na ulicy, no bo Bogzel mówił, że dostawał pogróżki, że nawet tam jakaś broń była, jakieś naboje. Bogzel wiele rzeczy mówił, a to gdzie jest prawda, to jest druga kwestia. Ale wyczułem od ciebie, że masz do Bogzela jakieś ale. Nie, w sensie... Czas pokaże. Okej. Okay. Czas pokaże. Myślę, że naprawdę wiele rzeczy się wydarzy w najbliższym czasie i nie spodziewasz się... Jakich? No, będzie... Coś, karty się odwrócą? Nie wiem, czy się odwrócą, nie mi to oceniać. Wiesz, jakby ci ludzie, którzy jako dowody potraktowali coś, co dowodem tak naprawdę nie jest, nie zmienią nagle zdania. Ja się w ogóle jakby na to nie liczę. Co nie zmienia faktu, że chcę pokazać też, jaka jest prawda o tych ludziach, którzy, czym oni się kierowali, czym oni się motywowali. Mam mocne materiały, a w sumie nawet nie, teraz już nie ja mam, bo ja się tym nie chciałem zajmować. Tam wydaje mi się, że kto inny się będzie tym zajmował. Powiedz mi jeszcze. Będzie głośno. Okej. Ja będę jedyną osobą być może w tej historii, która tak naprawdę zatrzymała honor i jakby tego honoru sobie nie zdeptała, nie napluła na niego, tak jak mówił Michał. Ja nie mówię tego w złej wierze tutaj do Bogzela, ale prawda jest taka, że dla mnie nie ma wytłumaczenia na to, że on się nagle zaczął. Rozumiem tam, nie wiem, co się działo w głowie, że jako osoba, która, że Sylwester jest osobą, która go skrzywdziła i pewnie miał wrażenie, że to jest jedyna osoba, która też go może jakby w tym wszystkim ułaskawić, nie wiem, jakoś tak, wiesz, jakby w oczach ludzi. No ale to dla mnie... Nie rozumiesz ich relacji teraz? Nie rozumiem, dlaczego Bogzel sobie na to pozwolił. Znaczy, rozumiem, ale ja bym na przykład po prostu nie posunął się do takich kroków. Ty chciałbyś jakby, nie mówię, że kogoś przeprosić, ale jakąś autorefleksję z tego, z tym, co się wydarzyło, no bo Bogzel dużo mówił właśnie, że żałuje tego, co zrobił, że był młody, że był głupi i o to samo chciałem. Nie powinieneś tutaj wspominać o Bogzelu, bo no, nie chcę za bardzo zahaczać jakby jego tematu, ale wydaje mi się, że... Tylko przykład. No jakby on... Słuchaj, na pewno jestem święcie przekonany, że Michał trochę naciągał też niektóre rzeczy, mówię, bo niektóre dotyczyły mnie i wiem, że nie były prawdziwe albo były nie do końca prawdziwe. To była jakby taktyka Michała na wyjście z tego wszystkiego. Ja wciąż jej się też znać trochę zdanie, jako tarczy, tak? Nie tylko dotyczy, ja nie mówię tylko o sobie, ale generalnie jakby on miał jakąś tam swoją konkretną taktykę na to, jak chce się jakby obronić w tej sytuacji, wyjść jakby PR-owo z tego. No ja miałem inną, w sensie ja nie miałem i raczej w ogóle, bo ja po prostu gdzieś tam się usunąłem z internetu. Dużo się też mówiło, tam gdzieś na wywiadzie było chyba Mateusza Kanieckiego, że przeszliście gdzieś korytarzem, że ktoś się Michał cię chyba zawołał, rozmawialiście i były teorie, że wy coś planowaliście. Kiedy? Pogali chyba w Szczecinie, bo już wiedzieliście, że będą te materiały, że razem planowaliście, jak z tego wyjść, jakieś wspólne oświadczenie i tak dalej. Ile w tym jest prawdy? Bo takie teorie też się pojawiają. Czy my wiedzieliśmy o tym, że Sylwester robi ten materiał, to wiedzieliśmy. Ustalaliście to wspólnie z Bogzelem, jakieś wersje i tak dalej. Nie było czegoś takiego. Ale jeszcze o Bogzela chciałem zapytać. Tak. Czy jak wy, nie wiem, bo on teraz różne rzeczy mówi i różne rzeczy też o nim mówią, ty słuchasz tych rzeczy i sam powiedziałeś, że... Sporadycznie, tak jak mówię, ja nie... Troszeczkę inaczej to wygląda, jakby ta prawda, którą ty wiesz, wyszła o Bogzelu, o tych rzeczach, które on mówi, to jaki w tym momencie byłby jego odbiór? Tutaj na hali, na YouTubie. No, nawiązuję do tego, co powiedziałeś wcześniej, że... Ja wiem, do czego nawiązujesz, ale jakby skomplikowanie tej kwestii, jakby wiesz, to są na przykład, to w ogóle, co ci tam zajawiłem, to są ostatnie, 3 miesiące ostatnie moje życia. W których sobie tylko siedziałem, czekałem i obserwowałem, mając dostęp do różnych informacji i nie tylko informacji. I widziałem, jakby dawałem czas, dawałem sobie czas, żeby nie reagować, w międzyczasie patrzeć, jak wszystko się toczy i po prostu móc w pewnym momencie wyjść z tym do ludzi i wyjdę. Nie wiem jeszcze do końca w jakiej formie, okay. Bo to jest w ogóle bardzo elastyczne na tą chwilę. Tak jak mówię, nie chcę ci powiedzieć zbyt dużo, ale... Ale czemu, ale dowiemy ludzie, się, tak? Ci wszyscy ludzie nie są tacy święci, jak się może wydawać, nie? To jest dosyć wymowne.